oni ryczą normalnie, zobaczcie, te łzy im tak oczekną. Nie do wiary. Co za emocje, słuchajcie. Patrzcie, tam jak dzieciak całuje. Dzień dobry, cześć, siemanko, witam was serdecznie, moi drodzy. Piotr Polo Przywarski, prosto ze świętego miasta Karbala. Pokażę wam dzisiaj to miejsce w dwóch odsłonach. W tej odsłonie dziennej, czyli teraz, póki jeszcze nie ma takiej temperatury, i wieczorem, tak więc rozsiądźcie się wygodnie, zapraszam do oglądania. Jesteśmy w samiutkim centrum miejscowości Karbala, jeżeli chodzi o miasto. To około miliona mieszkańców, ale wszystko się skupia na dobrą sprawę tutaj, w samym centrum, gdzie tam znajduje się miejsce pielgrzymek. Dzisiaj postaram się wam pokazać jak najwięcej ciekawych miejsc oraz informacji. I pierwsza z nich jest taka, że można zauważyć, iż wszyscy mężczyźni mają tutaj długie spodnie. Ja również, nie ważne, że jestem turystą, ponieważ na teren Karbali, tutaj do centrum, nie można wejść w krótkich spodenkach, więc jest to miejsce święte i wypada się zakryć odpowiednio. Moi drodzy, tutaj w Karbali znajduje się meczet oraz grobowiec Husajna ibn Aliego, czyli wnuka Mohameda, słuchajcie, proroka Mohameda, który tutaj w roku 680 zginął w trakcie wojny. Oczywiście tutaj mowa o tym wnuku, tutaj znajduje się jego grobowiec, dlatego tutaj wszyscy wyznawcy, słuchajcie, islamu, tego szyickiego, ładują, słuchajcie, naprawdę w ogromnych, ogromnych ilościach. Tak w liczbach to Karbale rocznie pielgrzymów odwiedza około 40 milionów. Jest to zawrotna liczba. Tam znajduje się ten meczet, oczywiście wybierzemy się do niego, zatem zapnijcie pasy i oglądajcie dalej. Dzień tutaj zaczynamy w ogóle od śniadania. Spójrzcie, jakie tu są ilości ryżu, kurczaki oraz ryż. Tak jak mówiłem, tutaj pielgrzymów jest bardzo dużo, więc trzeba tutaj tych wszystkich ludzi wykarmić. Jesteśmy aktualnie po sezonie, tak powiem, pielgrzymkowym, takim szczytowym. Dwa tygodnie po i tych ludzi jest coraz mniej, ale oczywiście dalej ci pielgrzymi odwiedzają poza szczytem. Tak wyglądają irackie śniadania. Znajdziecie chleb, taki lawasz można powiedzieć, bakłażan, ryż z kurczakiem. Zawsze dostajecie wodę za darmo, pikle, cebula. O, to idzie właśnie kolega, niesie. To jest zupa, a coś innego dostałeś? Zapytałem się, czy mi tego nie dadzą. Pokazałem mu, że mi nałożył. I mi nałożył właśnie ten ryż. Pamiętajcie, że tutaj się jada ręką prawą, bo lewa jest od nie wiadomo czego, więc sobie wyjeżdża tak o cyk. Ale bardzo dobre, naprawdę. Skąd idą pielgrzymki, zapytacie? Moi drodzy, ogólnie tych pielgrzymek idzie mnóstwo, w zależności kto gdzie mieszka. Jedni idą z Bagdadu, inni idą, słuchajcie, z miejscowości Al-Najaf, jest to około 80 km. Tutaj akurat pielgrzymka będzie wstępować zaraz na teren meczetu. Dodatkowo są tutaj ludzie z Iranu, są tutaj ludzie z Pakistanu, z krajów, które są również obok. Niektórzy idą całą drogę z domu, z Iranu, słuchajcie, czasami setki kilometrów na trasie właśnie do tego miejsca. Jest to największa pielgrzymka na świecie. Ktoś może powiedzieć, no ale Mekka. Już wam odpowiadam. Jeżeli chodzi o Mekkę, jest to taki, można powiedzieć, obowiązek każdego muzułmanina. Jeżeli zdrowie wam pozwoli i pozwolą wam fundusze, jest to obowiązkowo, aby raz pojechać do Mekki, ale nie ma obowiązku po prostu jako pielgrzym iść do Mekki jakiś tam dystans. Tutaj, słuchajcie, jest to po prostu
pielgrzymka, ponieważ jest tam bardzo ważny grób wnuka Mohameda i tutaj się pielgrzymuje, idzie się, słuchajcie, setki kilometrów, 40 milionów ludzi rocznie. Nie wiem, czy sobie jesteście to w stanie wyobrazić, ale ludzi w naszym kraju jest mniej jak osób, które rocznie tutaj idą. Tutaj całe miasto żyje tymi pielgrzymkami i albo, słuchajcie, tutaj wymiany pieniędzy, można wymieniać dowolne waluty. Niemalże to jest z całego, słuchajcie, Bliskiego Wschodu, skąd idą właśnie pielgrzymi, dodatkowo jedzenie, hotele. Na Bookingu, słuchajcie, taka ciekawostka, są dwa lub trzy tylko i wyłącznie hotele. Tak naprawdę co drugi budynek oferuje możliwość spania. Spójrzcie, jak to wszystko smakowicie wygląda. Słodkie, ci ludzie muszą mieć energię, żeby, słuchajcie, maszerować. Taki dystans, patrzcie. Turkish Delight, zobaczcie. Wszystko tutaj mają, robimy chłopakom promocję, to jest jakieś, nie wiem, jakieś kunafy, nie kunafy, wszystko tutaj można, słuchajcie, patrzcie, chałwy nawet mają, perfumki, co by ładnie pachnieć. Można zauważyć, tutaj większość osób jest ubrana na czarno, więc ja oczywiście też, moi drodzy, co by nie było, nie mam lokalnej szaty, ale zaraz coś sobie tutaj wyczarujemy, no i będziemy pewnie kierować się w stronę meczetu. Dodatkowo takich tutaj checkpointów jest dość dużo, wchodząc już w ogóle na teren jakby centrum Karbali, macie jeden checkpoint, później macie drugi, a tutaj później macie trzeci. Pamiętajcie, że jeśli macie jakieś wulgarne tatuaże w miejscach widocznych, mogą was nie wpuścić. Wczoraj mi sprawdzano ten tutaj. Popatrzyli i puścił. A co jeśli jako turysta przyjeżdżacie, nie macie długich spodni? No bo wiadomo, jest gorąco w Iraku. Tak teraz 45-46 stopni. Nie musicie się martwić, moi drodzy, bo długie ciuchy tutaj dostaniecie wszędzie. W sumie nie tylko długie, krótkie również. Nie ma problemu, żeby kupić taką specjalną szatę, aby wejść do meczetu, lub nawet można po prostu kupić wszędzie długie spodnie zaraz na wejściu, gdzie są checkpointy. Witam serdecznie, moi drodzy, Piotr Poloszywarski. Zapraszam na odcinek ze świętego miejsca, jakim jest Karbala. Chodźcie za mną. Moi drodzy, jestem już ubrany jak należy. Pytają mnie o coś, ja nie wiem, słuchajcie, po arabsku. Wiem, że wtapiam się w tłum i to już teraz w 100% bardzo jestem wtopiony w tłum. Jestem ubrany. Mój strój jest. To jest jego, słuchajcie. Zobaczcie na mnie, jak ja wyglądam, a jak on wygląda. Także, teraz ja się rzucam. Także, słuchajcie, jestem jego przewodnikiem dzisiaj ubrany. Odpowiednio wchodzimy na teren. Tutaj będziemy mieli za chwilę kontrolę. Takie delikatne przeszukanie kieszeni. Jesteśmy już na terenie meczetu. Wszyscy, jak widzicie, pozakrywani. Będziemy wchodzić. To jest mój pierwszy raz. Jeszcze nie byłem w środku. Wczoraj dopiero tutaj przyjechaliśmy. Lekkie zmęczenie, to jest temperatura. Jest mocno, tutaj macie takie butelki z wodą, bo to, co wielokrotnie mówiłem, tutaj wysoki sezon turystyczny i niestety dodatkowo podczas tego, kiedy są te pielgrzymki, są największe upały, z reguły około 50 stopni jest codziennie, więc wy jako osoby, które spacerują, są pielgrzymami, turystami, podróżnikami, chcecie się napić wody, pijecie, bo woda to życie, moi drodzy. Wchodzimy. No i trafiliśmy akurat na taką malutką pielgrzymkę. Nie wiem skąd, ale idzie pielgrzymka. Trzy
trzeba ściągnąć buty, ale szafki są wszystkie pozajmowane. O, ale gorąco, słuchajcie, parzy w nogi. Tutaj sobie można zostawić buty, patrzę, tu jest pozostawiane, to jest taki przemiał, się boję, że zostawię i już nie znajdę numeru chyba. Jesteśmy już w środku, tutaj sobie niektórzy odpoczywają, śpią, modlą się w kierunku do Mekki. Wszyscy sobie robią selfie. Pamiętajcie, że jest to meczet szyitów, nie sunnitów, bo są dwa rodzaje wyznawców islamu. Tak więc jest to, słuchajcie, meczet szyicki. Tutaj macie możliwość sobie wzięcia Koranu, żeby poczytać. Tutaj się modlą. A tutaj znajduje się grobowiec Husajna ibn Aliego. Patrzcie, ludzie dotykają bramy wejściowej, całują ją. Tutaj ludzie w ogóle płaczą, dotykając grobowca. Zobaczcie, jak ręce próbują, wiecie, przełożyć tam, żeby dotknąć, przecież to jest niemożliwe. Zobaczcie, jak oni są tam normalnie jak pod hipnozą. Oni tu płaczą, słuchajcie, żeby tylko dotknąć tego miejsca. Nie do wiary, co? Podejdziemy trochę bliżej. Zobaczcie, zabieram was do samego serca tego miejsca. Od sam grobowiec. Pokażę wam emocje tych ludzi. Dotykają to tymi swoimi różańcami, dotykają chustami, dotykają Koranem. Zobaczcie, co oni są tutaj szczęśliwi, że mają możliwość dotknięcia tego grobowca. Ale emocje, słuchajcie, aż się pchają wszyscy, aby tylko tego dotknąć. Nie do wiary. Co za emocje, słuchajcie. Patrz, na dzieciak całuje. Tutaj panuje tak dziwna i mocna energia, da się to wyczuć jakby przez, wiecie, zaangażowanie tych ludzi. Niebywałe. Również byłem w podobnym meczecie w Damaszku, w Syrii, który również jest miejscem pielgrzymek. I również przychodzili ludzie z Iranu całymi wycieczkami, aby dotknąć właśnie też jednego z grobowców. Płakali przy tym drzewnie. Więc coś niebywałego, moi drodzy, ale patrząc z tej strony, można powiedzieć, architektonicznej, naprawdę piękny budynek, bardzo ładnie ozdobiony, bardzo bogato. Zaraz zapytamy jeszcze mojego kolegi kapelusza, jak on widzi to miejsce, jak on to odczuwa, ale myślę, że może być dość podobnie. Słuchajcie, idzie już Michał, więc go zapytamy. Michał, jakie odczucia powiedzicie w tym miejscu? No bardzo ciężka taka atmosfera. Jak ktoś nie jest tutaj muzułmaninem, to na pewno to odczuwa. To samo powiedziałem. Ludzie to mega, widzę, przeżywają emocjonalnie. Właśnie, idą tysiące kilometrów, żeby dotknąć. Ja widziałem, wchodząc tutaj, to wszyscy po prostu tutaj tych drzwi nawet całowali, wchodząc.
Także to no, ciekawe doświadczenie być w takim miejscu. Przypomnijmy, słuchajcie, do 40 milionów rocznie odwiedza to miejsce. Przejdziemy się tu jeszcze w koło meczetu. Chciałem tylko powiedzieć, że kobiety tutaj są bardzo ładne. Że podobały mi się właśnie kobiety z regionu Bliskiego Wschodu, Irak, Syria, Iran. I jeszcze pokażę wam to dzisiaj, jak wygląda atmosfera wieczorem, kiedy tych pielgrzymów jest naprawdę sporo, bo teraz niektórym może przeszkadzać temperatura, a wieczorem tych ludzi jest naprawdę mnóstwo. Ci ludzie tutaj odpoczywają, na walizkach śpią, bo może też nie wszystkich jest stać na nocleg, albo może na przykład będą dzisiaj jechali autobusem z powrotem do domu. Ponieważ tutaj zakończyła się ich pielgrzymka, więc trzeba odpocząć, naładować energię przed kolejnymi podróżami. I tutaj jest taka możliwość, żeby sobie usiąść i lekko się zrelaksować. Słuchajcie, właśnie wyszliśmy teraz na zewnątrz tego meczetu, tam rozmawialiśmy przez chwileczkę, powiem wam, trochę takie odczucie było ciężkie, bo jako że jestem jedyny białas tutaj, Piotrek tak się nie rzuca w oczy jak ja, no i mówiąc do kamery właśnie, Piotrek nagrywając mnie, wszyscy wzrok w moją stronę, no to w środku takiego meczetu dookoła tysiące muzułmanów, wzrok w moją stronę, no powiem wam, trochę takie odczucie było ty dziwne. Jedyny, i ty jedyny niewierny, Michale. Z takich rzeczy ciekawych, można powiedzieć, że w takiej szacie nie jest aż tak gorąco, bo ona nie jest czarna i taka, nie wiem jak ten materiał się nazywa, taki śliski, słuchajcie. I pod spodem nie macie spodni, nie macie koszulki, więc to też nie dotyka ciała na tyle, żeby, słuchajcie, odczuwać tak tą temperaturę. Nie głupie, powiem wam, naprawdę fajne rozwiązanie, więc jak byjecie w krajach takich, gdzie jest bardzo, bardzo ciepło i takie stroje są w sprzedaży, myślę, że fajnie, bo zatem się można ciekawie wtopić w tłum. Uważajcie na ilość cukru tutaj w herbatach, zaraz zobaczycie. Zobaczcie teraz, ile cukru tutaj jest wsypane. Rzecz bardzo ważna, jak są tak upalne dnie tutaj, aż do 50 stopni, pijemy gorącą herbatę. Jak dla mnie to działa jak lekarstwo w tej temperaturze, słuchajcie. Gorąca herbata tak nas tu rozgrzewa, że organizm zaczyna chłodzić i nie odczujemy tak tej temperatury. Błędem jest picie zimnego z lodów, bo wtedy jeszcze bardziej te gorąco odczuwamy. Polecamy gorącą herbatę. Moi drodzy, wasze zdróweczko. Pozdrawiam. A cały czas mnie tutaj, że tak powiem, dziwią te wszystkie wojskowe artefakty. Kamizelki kuloodporne, plecaki. Ale broni tutaj nie można kupić, z tego co widziałem. Jeszcze jedna rzecz a propos herbaty. Próbowałem dzisiaj rano wypić bez cukru. Myślałem, że się zżygam. Jak ktoś z was myśli, że yerba jest gorzka i ciężko ją się pije, nie ma porównania do takich czajów, które tutaj robią. Moi drodzy, to jest ciężka praca. Tutaj chłopaczek od dłuższego czasu stoi, robi chleb. Pyk na taki patencik do pieca, stał ze szlugiem, słuchaweczki na uszach, muzyczka albo z kimś gada i w pełni słońce, słuchajcie, bo tam jest naprawdę piekarnik, my tu sobie siedzimy w cieniu, on tutaj leci z plaskami. Przy okazji skorzystamy tutaj z usług fryzjerki. Salam alaikum, habibi. Jakkolwiek. Tak, kolega Katarzyna będzie się obcinał. Klimatyzowane. Cięcie kosztów, tak zwane. W Polsce drożej. Klimatyzowane pomieszczenie i. Short? Zero? Zero no. No i wytłumaczone, i tyle. Dokładnie.
Wyobraźcie sobie, że jesteście w Polsce u fryzjera. Przychodzicie, a tam leci na przykład TV Trwam i jakieś tam, powiedzmy, kościelne kazania z ambony. A tutaj to jest normalne, że ludzie, nieważne czy młodzi, czy starzy, oglądają takie rzeczy. Jest to ważniejsze, oglądają na przykład wiadomości, czy programów rozrywkowych, gdzie tracicie czas. Tutaj najważniejsze jest nauka, moi drodzy. Kapelusz jest obcinany. Pięknie wyglądasz. Teraz trzeba górę, jak to skończyć. To jest zagadka. Masz rozkminiać, czy się uda, czy nie uda? Dokładnie. Już raz tak miałem kiedyś w Tajlandii. Byłem takiego fryzjera ulicznego. Zapłaciłem 6 zł. To mi zrobił takie schody, że za 10 minut poszedłem do innego, zapłaciłem 35, żeby mi poprawił. Dobra, moi drodzy, udało się jakoś tam wyprowadzić kapelusza włosy. Co do tej wiary jeszcze, to tutaj w pokoju wszyscy powinniście, chyba w każdym hotelu w Iraku, mieć Koran, do tego mieć dywanik, żeby się pomodlić. I tutaj właśnie w tej odłamie islamu są takie kamienie, można powiedzieć, które się kładzie na ziemi i dotyka się czołem. Więc tak to wygląda. I jeszcze tutaj na ścianie będziecie mieli zawsze kierunek modlitwy. Idziemy na obiad, poczekamy, aż się ściemni i jeszcze raz wyruszymy w stronę meczetu, żeby pokazać wam ten tłum ludzi, który się zbiera codziennie, jak już jest nieco chłodniej, no bo teraz jest czas odpoczywania, drzemek. Tych ludzi widać trochę na ulicy, ale tylko i wyłącznie dlatego, że jest to miasto turystyczne w Bagdadzie. W takich samych godzinach tych ludzi jest bardzo, bardzo mało. Powiem wam tak, głodniej w Iraku chodzić nie będziecie. Jeszcze musimy teraz zabierać. Powiedziałem, żeby zabrali nam, bo jeszcze dłużyli nam 4 różne takie chleby. Mięso kebabowe, ryż, kurczak, fasolka, bakłażan, pikle. I tu jeszcze świeże jakieś rzeczy. Smacznego. Smacznego, jest dużo. Jak ja nie skończę z takim brzuchem po tym wyjeździe, to będzie cud, powiem wam. Bardzo dużo cukru, bardzo dużo jedzenia, a treningi ciężko, ponieważ temperatura jest tutaj tak wysoka, że nic się nie chce robić. Pielgrzymki idące do meczetu. Moi drodzy, słuchajcie, sytuacja, która się stała. Tutaj poznałem dwie dziewczyny z Japonii, którym zarezerwowałem hotel, w sumie pokój u mnie w hotelu, ale się okazało, że tutaj jest taka zasada, że kto pierwszy, ten lepszy, niestety. I powiedziałem, że one będą, ale jednak ktoś przyszedł, zapłacił za pokój. No i dziewczyny nie mają gdzie spać, tak więc zamiast pójść do meczetu, który wam obiecałem pokazać nocą, chodzę tutaj z dziewczynami i szukamy dla nich pokoju, ale niestety póki co wszystko jest full zajęte. Byliśmy już w 7 hotelach i wszystkie są na dzień dzisiejszy pełniutkie. Kurczę, bardzo tego nie rozumiem, bo nie czuję się fajnie. Kiedy byłem u gościa, wiecie, 3 razy poprosiłem go, żeby zabukował jeden hotel, bo znajomi będą i po prostu, wiecie, poleciał w kulki i lipa. I tak wam obiecałem, moi drodzy, dzisiaj jeszcze raz wieczorem zajdziemy. Niestety trochę późno, ponieważ chodziłem od hotelu do hotelu, pomagałem dziewczynom, żeby ogarnąć nocleg, niestety nie udało się. 10 albo 11 hoteli obeszliśmy, no i nie dało się nic znaleźć. Już dzisiaj chyba z 5 razy zapytano mnie, czy jestem z Iranu. Nie wiem dlaczego. Może tak wygląda. A tak to wygląda wieczorem, po nocy. Wszystkie kobiety muszą być zakryte. Nawet jeśli miałyby po prostu chusty na głowie, to nie wystarcza, bo te moje znajome były zakryte, ale musiały dodatkowo wypożyczyć taką właśnie szatę, którą mają te panie, całą czarną. A to, co mówiłem, jest tutaj tyle ludzi, że śpią po prostu tutaj na dywanie. Nie ma miejsc w hotelach, nie ma możliwości tych ludzi po prostu pomieścić, więc śpią w taki sposób.
zobacz do ogu się jesteś, uszę jedun, haramat arszem Allah, haramat arszem Allah, arjasi to salomim to do ashjasli, arjasi to salomim to do Tutaj są opowiadane historie, aby wzbudzić takie emocje, żeby ci ludzie tutaj nie tyle płakali. Oni ryczą normalnie, słuchajcie, te łzy im tak ociekną. هر وقت میگه حسین مادرش میگه جان جدایی منو میکشه راست میگو محمد як тільки стоп вийдемо то вам перетлумачу شنیدم کامت جان جان سپردی Wtopiłem się w tłum. Szukam dziewczyn, które były ze mną. Ale tu są wszyscy ubrani tak samo i nie mogę znaleźć. Wychodzę, moi drodzy, zgubiłem koleżanki. Poza tym nie lubię miejsc, gdzie są takie skrajnie negatywne emocje, moim zdaniem, kreowane bardzo mocno na siłę. Jestem dorosłym człowiekiem i mam prawo mieć swoje zdanie. Ci ludzie, którzy wygłaszają tam te pieśni, mowy, tak zwany imam, oni są tak wyszkoleni, żeby wzbudzać właśnie takie skrajne emocje u ludzi. Płacz, histerię. Tutaj są takie przemowy, gdzie opowiada się historię właśnie, że tutaj, powiedzmy, zmarł wnuk proroka, słuchajcie, i skoro on zmarł, on cierpiał, to wy też musicie cierpieć. I ci ludzie płaczą, ci ludzie, słuchajcie, idą tysiące kilometrów przez ten skrajny upał, słuchajcie, 47, 50 stopni, aby dojść do tego miejsca, aby po prostu płakać. Nie wiem jak wy, ja tego po prostu nie kupuję. W żadnej religii tego nie kupuję. I trzeba przyznać, że czuć te negatywne emocje tutaj w tym miejscu, w powietrzu, czuć takie, kurczę, nie jestem w stanie tego opisać, ale naprawdę ja tu się nie czuję dobrze. Jak ktoś przychodzi do miejsca płakać, to nie wiem, ja się po prostu nie czuję tutaj komfortowo. Wracam na chatę sam, bo zgubiłem koleżanki. Moi drodzy, wróciłem pod hotel. Jutro z samego rana wyjeżdżam. Kolejny dzień, kolejne przygody. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Czy byście odwiedzili, słuchajcie, Karwale? Pozdrawiam was serdecznie. Kciuki do góry, komentarze, subskrypcje i widzimy się. Hej! Thank you.